Blisko 9 lat mojego nagrywania to w głównej mierze dziwne filmiki i te pianki akustyczne za mną. No dobra, to pierwsze możemy sobie pominąć, natomiast to drugie myślę, że jest całkiem ciekawe. Tematem dzisiejszego odcinka będzie wygłuszenie. Mimo, że już od naprawdę dosyć długiego czasu nie nagrywam na YouTubie zbyt często, wciąż dostaję zapytania od wielu właśnie osób na temat tego, jakie ja mam pianki, gdzie je kupiłem, czy je kleiłem na taśmę, czy może na jakiś klej, czy w ogóle warto i tym podobne. W związku z czym uznałem, że już nie będę odpisywał każdemu po kolei w komentarzach, bo naprawdę, czy to na fanpage'u, czy w komentarzach, czy jeszcze gdzieś indziej, nawet na maila, pojawiają się takie zapytania, to i tak nie jestem w stanie odpowiedzieć Wam wszystkim. Postanowiłem, że po prostu zbiorę tutaj całe kompendium wiedzy, całe po prostu moje doświadczenie opiszę, opowiem Wam w tym filmiku, w tym króciutkim filmiku, jak to było z tymi piankami, no i czy warto, po prostu odpowiem na najczęstsze zadawane przez Was pytania. Jakie masz pianki akustyczne? No to zacznijmy od tego, jakie mam pianki. Zacznijmy od tej ściany. Tutaj są pianki bodajże 25 na 50 cm, takie prostokąty. One mają grubość około 2,5 cm. Są w miarę miękkie, nie są do końca matowe, one są takie trochę jakieś z jakimś czymś błyszczącym, nie wiem co to jest. Generalnie tłumią dźwięk całkiem nieźle, natomiast one są dosyć ciężkie do przyklejenia, a raczej do ułożenia, dlatego że ponieważ one są takimi prostokącikami, to lubią się tutaj w tych miejscach rozchodzić. No i jak się rozejdą, to mamy widoczną ścianę, mamy prześwit i nie wygląda to zbyt estetycznie, co zresztą tutaj widać. Mimo tego, że ja naprawdę się starałem i po prostu kleiłem to, przesuwałem, żeby to było jak najbliżej siebie, żeby jak najlepiej się spasowało, ale to się nie spasowało, to po prostu gdzieś tam samo się po prostu rozeszło, ze względu na to, że ta pianka jest dosyć sprężysta i ona lubi się rozejść w swoją stronę, nawet po użyciu mocnego kleju. Dalej mamy drzwi. Drzwi, które również zakleiłem, ponieważ tutaj było bardzo duże takie miejsce, gdzie ten dźwięk potrafił się rozchodzić. I tutaj bardziej widać po prostu, to są dokładnie te same pianki, co na tej ścianie i widać po prostu, że one, no tutaj też mam okna, więc nie były dokładnie klejone, ale one po prostu się superaśnie rozchodzą. No i przechodzimy do ostatniej części i tutaj już są inne pianki. To jest troszeczkę lepszy wybór. Te pianki są takie długie, one są bodajże na 2 metry i tutaj widać, że one są troszeczkę cieńsze, bo albo 1,5 cm, albo 2 cm. Również są takie miękkie, bo jeszcze kiedyś miałem zupełnie inne pianki i one były strasznie szorstkie. Te są całkiem milutkie. I to jest dużo lepszy wybór z uwagi na to, że po prostu nie mamy takich prostokątów, tylko no mamy prostokąt, ale jeden wielki, a tak naprawdę tutaj w tym narożniku mamy 3 prostokąty. Z tym, że tutaj, tak jak widać, one nie zostały do końca w 100% przyklejone, to było zamierzone. Natomiast też te pianki wykazują dosyć dużą sprężystość, a w związku z tym, że są sprężyste, to tam gdzieś za tą szafą, gdzie tego nie do końca jest widać, ta pianka po prostu tutaj została naklejona bardzo równiutko wzdłuż sufitu, a tam na dole już się rozeszła i po prostu do samego progu dochodzi. I z jednej strony jest idealnie, a z drugiej strony tam jest za dużo, po prostu schodzi jeszcze poniżej progu i się nie trzyma idealnie równo. Skoro już wiecie, skąd posiadam pianki, to teraz może gdzie je kupiłem, a kupiłem je na Allegro. Wtedy to był totalny spontan i liczyła się tylko cena, czyli im taniej, tym lepiej. I niestety ceny tych pianek mniejszych nie pamiętam i to było już tak dawno temu, że nawet nie znalazłem w archiwum Allegro tego, co kupiłem. Natomiast cenę tych trzech dużych z tyłu za mną pamiętam i było to plus minus około 100 zł. No i kolejne pytanie, jak kleiłem pianki? I to mnie śmieszy o tyle, że no tutaj popełniłem wiele błędów, więc zaczęło się od kupna kleja w sprayu.
Klej w sprayu był o tyle niefajny, że brudził troszeczkę podłogę przez to, że był w sprayu, ale to można było załagodzić, na przykład podkładając gazety i po prostu tyle. Poza tym śmierdział strasznie, więc no to już było troszeczkę cięższym problemem do rozwiązania. Potem użyłem taśmy. To był taki pomysł spontaniczny, no bo jak nie klej w sprayu, to co mam pod ręką? Taśmę. Taśma dwustronna i może to by się udało, gdyby nie to, że ja użyłem po prostu jednego czy dwóch pasków taśmy na całą szerokość pianek, czyli jedną piankę trzymały dwa paski takiej taśmy. No niestety następnego dnia obudziłem się i te pianki praktycznie wszystkie leżały na ziemi, odkleiły się. Gdybym może użył troszeczkę więcej tej taśmy, to miałoby to jakiś sens i nawet by się trzymało, co nie byłoby wcale takie złe. Natomiast kiedy ja odkleiłem tą taśmę już ze ściany, to pożałowałem bardzo tego wyboru. Będziecie mieli przebitkę, ja tutaj widzę, jaką ja mam ścianę. No jest ona bardzo zniszczona. Ale nie tylko od taśmy. Bo uwaga, przechodzimy do następnego etapu, a mianowicie po taśmie przyszedł etap na klej. I uwaga, to nie był klej w sprayu, to nie była taśma, to był klej Magic. Tak, dokładnie. To był ten klej biurowy i on też nie dał sobie zbyt dobrze rady, a to z uwagi na to, że on był dosyć gęsty, było go mało w tubce, tych tubek może zeszło dwie, to i tak było za mało na całą tę ścianę, cały ten narożnik, w związku z czym też gdzieś tam się zdarzało, że te pianki odpadały, bo było ich po prostu, było tego kleju za mało, ale się trzymały, było już lepiej, tylko że znowu ściana ucierpiała po odklejaniu pianek. Także jeżeli ktoś by się pytał, co ze ścianami, to lepiej, żeby już się z nimi po prostu najzwyczajniej w świecie pożegnał, ponieważ jak decydujemy się na klejenie pianek akustycznych, to raczej, kiedy je już odkleimy, kiedy nam się znudzą, czy cokolwiek, to po tej ścianie już naprawdę będzie już po niej, tak w skrócie mówiąc. Jeżeli ktoś by chciał ochronić swoje ściany, to mógłby kupić jakiś taki karton gipsowy może i na to nakleić pianki i przyłożyć do ściany, zrobić sobie takie studio składane, nie wiem, kupić jakieś takie, taką dużą deskę olbrzymią, czy tam sklejkę, jak zwał, tak zwał, i na to po prostu naklejać pianki, bo innej opcji nie widzę, inaczej po prostu wasza ściana będzie do ponownej obróbki. A dają ci coś w ogóle te pianki? No i tutaj przechodzimy do faktów, a mianowicie zalet i wad tych właśnie pianek akustycznych. Zarówno te, jak i te pianki mają jedną olbrzymią wadę. Zacznijmy sobie od wad, a mianowicie zbierają kurz. I one zbierają ten kurz strasznie, ponieważ jest to taka gąbka, po pierwsze o kształcie falistym, co dodatkowo zbiera ten kurz, nie jest to coś totalnie płaskiego, a po drugie, no ona jest po prostu gąbczasta, czyli tutaj ten kurz się lubi zbierać, on się zbiera, ona się brudzi, trzeba te pianki odkurzać, co najmniej odkurzać, warto by było je zmieniać co jakiś czas, nie mówię, że co roku, nie mówię, że co dwa lata, ale na przykład po 4 latach to warto by było już je na pewno zmienić, jeżeli jesteśmy wrażliwi na kurz i po prostu nam to przeszkadza. Drugą wadą jest po prostu to, że te pianki, tak jak już wcześniej mówiłem, jak wam pokazywałem, one są dosyć sprężyste. I już wam tutaj pokazuję na przykładzie takiej pianki, co ją oderwałem. Tutaj w ogóle widać, że jest kawałek ściany, kawałek farby, trochę pozostałości po kleju Magic, a to takie mniejsze, mniej widzialne, mniej widoczne, to jest ten klej uniwersalny do styropianu, który jak widzicie ani ściany, ani pianki nie naruszył zbyt mocno. Tak jak mówiłem, pianka jest dosyć rozciągliwa, dosyć gąbczasta, nawet można ją oderwać, ile kurzu z tego leci, więc nawet jak my ją nakleimy, postaramy się dopasować do tej drugiej obok, naciągniemy, to ona i tak będzie chciała za wszelką cenę wrócić do swojej pierwotnej pozycji, pierwotnych, że tak powiem, wymiarów i zrobią nam się, można to nazwać rozstępami, po prostu przerwy w tych piankach, może prześwitywać ściana i wtedy nie wygląda już to tak dobrze. W związku z czym, jeżeli w ogóle brać pianki, to lepiej te duże, ale tak jak mówię, przy dużych też, ponieważ one są duże, to jeszcze bardziej się potrafią rozciągnąć i potem mogą być z tego jeszcze większe problemy. Na szczęście u mnie to jest tak, że tego po prostu nie było nigdy widać, nawet jak ta szafa tutaj nie stała, ponieważ ta pianka po prostu nachodziła na podłogę
na dole kadru, gdzie tak naprawdę nigdy nic takiego nie nagrywałem, żeby po prostu było widać tam gdzieś podłogę. No i to w sumie tyle z tych wad. Jeżeli chodzi o zalety, no to przede wszystkim to, co mają robić pianki akustyczne, czyli pracować nad akustyką pokoju. I faktycznie one działają. Wow! Jak coś postawimy, powiesimy na ścianie, to również działa. Jak walniemy sobie więcej rzeczy do pokoju, to to również działa, więc to nie jest nic zupełnie magicznego, tak? Działa, radzi to sobie całkiem nieźle, tak jak powinno. I w sumie tyle. Na próżno tutaj oczekiwać jakichś super niesamowitych właściwości akustycznych, jeżeli chodzi o te pianki, co ja mam. Co prawda na Allegro ostatnio patrzyłem na nowe aukcje i tutaj już sprzedawcy starają się, opisują, jakie właściwości mają te pianki, jak działają. Co prawda w ogóle na żadnych z tych tanich aukcji pianek nie znalazłem w ogóle informacji, z czego one są wykonane. Piszę tylko, że jest to mata akustyczna, ale nic więcej, więc dalej nie wiem, z czego są wykonane. Natomiast działają, tak? Tak jak mówię, działają. Nie działają jakoś super, nie zrobicie z tego super studia nagraniowego używając takich pianek, ale wygłuszycie sobie pomieszczenie. Jeżeli macie dużo pustych ścian, to to zadziała naprawdę całkiem nieźle. Jeżeli chodzi jeszcze o zalety, no to wygląd. To jest troszeczkę głupie, bo pianki to w ogóle akustyka i to ma działać, a nie wyglądać. No ale prawda jest taka, że większość osób kupuje to, żeby to fajnie wyglądało i to spełnia swoją rolę. Fajnie to wygląda, no tyle tak naprawdę. I tak naprawdę na próżno tutaj szukać czegoś jeszcze wśród zalet i wśród wad. Wśród zalet jeszcze, no dobra, jeszcze można powiedzieć, że cena, no bo można sobie całkiem w miarę tanio przyodziać pokój w takie fajne pianki i nie ukrywajmy, wygląda to spoko i jest tanie. Tak, i tak naprawdę to tyle. Więc czy warto kupić takie pianki? Uważam, że jest to spoko opcja, jeżeli ktoś faktycznie chciałby mieć lepszy wygląd, coś w tym stylu, ale z drugiej strony, jeżeli Wam zależy na takim totalnie akustycznym pokoju, czy jeżeli chcielibyście odciąć swój pokój od otoczenia, żeby nic do niego nie dochodziło i na odwrót, no to jest to praktycznie niemożliwe. Nie ukrywajmy, te pianki po prostu delikatnie usuwają echo z naszego pokoju, a nie sprawiają, że nasz pokój zmienia się w komorę dźwiękoszczelną. To tak nie działa. Fajną opcją, jeżeli ktoś nie chce właśnie brudzić ścian i też kombinować z jakimiś sklejkami i tak dalej, jest zrobienie takiego boksa na mikrofon. Czyli po prostu wokół mikrofonu jedna pianka na dole, dwie tutaj, jeszcze jedna z tyłu, jeszcze coś z góry, wkładamy tam mikrofon, nagrywamy i jakość tego mikrofonu będzie dużo lepsza, nie będzie żadnego echa, fajnie to wszystko będzie brzmiało tak w miarę lektorsko. To jest spoko opcja dla kogoś, kto właśnie nie chce niczego sobie niszczyć, a chciałby wypróbować te pianki i w ogóle na przykład sprawdzić. To jest spoko opcja, żeby sprawdzić te pianki, czy nam będą odpowiadać. Na przykład zamówić sobie takie 4, 5, 6 pianek, podotykać, jeżeli chodzi o te małe, podotykać, posprawdzać, czy poprosić firmę, jeżeli chcemy kupić duże, żeby nam dali jakieś próbki, nawet za to zapłacić, podotykać, posprawdzać. Nie wiem, co jeszcze można z nimi zrobić, ale po prostu potestować. No dobra, skoro tak to wygląda, to teraz pytanie, jak się do tego wszystkiego zabrać? Jak się do tego zabrać, jeżeli chcemy tak naprawdę mieć coś więcej niż tylko to? Jeżeli chcemy kupić te pianki, no to musimy po prostu przygotować się na to, że nie możemy od nich zbyt dużo oczekiwać. Fajny wygląd, niska cena, wygłuszenie pokoju i to wszystko. Musimy się liczyć z tym, że będzie kurz, będą zniszczone ściany, może coś wyjść nie tak, jeżeli chodzi o tą właśnie giętkość pianek i przyklejeniu. I tak naprawdę to wszystko. Jeżeli chcielibyśmy się do tego zabrać troszeczkę lepiej, jeżeli chcielibyśmy faktycznie zrobić studio, to musimy się liczyć przede wszystkim z kosztami. Najlepiej jest wynająć specjalną firmę, która się zajmuje wygłuszeniem i która nam przede wszystkim to wszystko wymierzy, wyceni, naklei sama, dobierze pianki, doradzi, co wybrać, jak wybrać, ile tego kupić. I bo na przykład, uwaga, wcale nie musicie mieć całej ściany w piankach, żeby to działało. Może na przykład wystarczą tutaj trzy takie podłużne pianki, które będą właśnie pułapkami akustycznymi czy pułapkami basowymi. Ja się nie do końca na tym znam. Natomiast wcale nie musicie mieć super wszystkiego zakrytego, tak? To też tak naprawdę zależy od waszej woli, od waszego widzimisię i tego, jak chcielibyście, żeby wasz pokój wyglądał, bo nie ukrywajmy, to nie tylko działanie akustyczne, ale też wygląd przemawia za tymi tego typu rozwiązaniami. Podsumowując,
Możecie się zabrać za to amatorsko, jeżeli Wam na tym super nie zależy, jeżeli Wam zależy na wyglądzie, lekkim wygłuszeniu, jeżeli liczycie się z konsekwencjami, możecie coś takiego ogarnąć, możecie kupić te pianki na Allegro, kleić je nawet na taśmę. Moim zdaniem nie ma nic z tym złego, eksperymentujcie, a jeżeli po prostu chcielibyście się zabrać za to troszeczkę bardziej profesjonalnie, no to tutaj już ta firma od wygłuszeń musi wejść. I to też jest jakiś sposób, tak? Tak jeszcze w ogóle powiem na koniec, że będzie jeszcze jeden odcinek, ponieważ chciałbym sprawdzić te pianki w ekstremalnych warunkach. Ktoś gdzieś tam kiedyś w komentarzu zasugerował, że takie tanie pianki z Allegro łatwo się palą. I w ogóle to jest zagrożenie, bo jak coś ci się zapali, to już w ogóle jak te pianki się zapalą, to już koniec. Sprawdzimy to w następnym odcinku, także kto jeszcze nie subskrybuje, to zasubskrybujcie. To będzie taki ekstremalny test pianek. No i w sumie na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. A jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, jeszcze chcielibyście o coś zapytać, to w tym drugim odcinku pytajcie śmiało w komentarzach, a w tym drugim odcinku ekstremalnym teście pianek odpowiem jeszcze na ewentualne nowe komentarze. Pa, pa!